Dzisiejszy vlog będzie o czymś bardzo ciekawym. Jest niedziela, pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy. Chcę powiedzieć, że dzisiejszy vlog dla mnie jest trudny z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest to, że mam zjechane gardło i nie mogę długo mówić. Oczywiście mogłem to przełożyć na jutro, ale jutro będę miał jeszcze bardziej zjechane, a pojutrze pewnie jeszcze bardziej. W związku z czym mogę mówić albo dzisiaj, albo w ogóle. Drugi powód to jest to, drugie utrudnienie to jest to, że ja w tym podkoszulku występuję od początku robienia wideoblogów. W związku z tym ten podkoszulek pachnie tak intensywnie, że mogę nie dotrwać do końca. Stworzyłem sobie taką listę zajęć artystycznych, nie zawodów, a może zawodów, zajęć artystycznych i wyobraźcie sobie, że ustaliłem sobie skalę. Moim zdaniem od najłatwiejszych zawodów do najtrudniejszych. Uważam, że najłatwiejszym zawodem związanym z zawodem artystycznym, zajęciem artystycznym jest grafika komputerowa. Jeżeli chodzi o grafikę komputerową, to trzeba mieć świadomość, że to jest bardzo szeroki zakres pojęciowy. Tam się mieści wiele rzeczy. Grafikiem komputerowym jest ktoś, kto składa książkę i grafikiem komputerowym jest ktoś, kto robi, ja nie wiem, jakieś rysunki wektorowe. Rysunki wektorowe to są takie, które można w nieskończoność powiększać, one się nie pikselują. To jest grafika wektorowa. Mamy też taką część grafików komputerowych, którzy sami tworzą dzieła artystyczne, tworzą jakieś obrazy. To jest zupełnie już inna grupa, ponieważ ci ludzie muszą mieć ten talent plastyczny. Grafik komputerowy dobrze jak ma, taki w drukarni, ale niekoniecznie, on nie musi mieć. On się może zdawać na plastyków, którzy mu przygotowują projekty. I trzecia jak gdyby grupa, to są tacy graficy komputerowi, którzy wykorzystują gotowe oprogramowanie. Myślę, że mają 4, 5, może 6 tysięcy dolarów i jakieś 1500, 15 tysięcy złotych na komputer. Można stworzyć świetny zestaw do robienia grafiki, którą w tej chwili pokazuję. Ja jej nie widzę, ale ona ją montuje w trakcie montażu filmu, gdzie można zobaczyć rzeczy, które robią graficy komputerowi. No niekoniecznie graficy, także ja. Jeszcze tylko jedna uwaga. Dlaczego ja stworzyłem taką listę? To są wyłącznie takie zajęcia, w których chociaż przez chwilę uczestniczyłem. To nie znaczy, że ja byłem rzeźbiarzem, czy byłem malarzem, czy byłem poetą. Ale to znaczy, że chociaż przez chwilę spróbowałem się tak zobaczyć, jak to jest, kiedy się te rzeczy robi. Zaraz powyżej grafika komputerowego umieściłem poetę. Przy czym ja odróżniam, dzielę poetów na dwie grupy. Jedna grupa poetów to poeci piszący wiersze wolne i białe i poetów takich jak Młynarski, czy wielu poetów, których mam znajomych na Facebooku, którzy potrafią pisać wiersze rymowane. Stworzenie wiersza białego, no, moim zdaniem nie jest trudnym zajęciem. Stąd ogromna liczba poetów. Proszę się nie obrażać, ci, którzy piszą wiersze białe. Z białym wierszem jest tak, że możemy go tu ułożyć w tej chwili z marszu. Nie byłeś, jesteś. Kiedyś, dzisiaj, jesteś zaporą na rzece mego życia. Zamieniasz dzień w mroczną przestrzeń, a noc zalewasz potokiem moich łez. Ale któregoś dnia czasne drzwiami i pierdolne w ten twój pusty łeb. No i w ten sposób powstaje wiersz, który jest takim opowieścią o nieudanej miłości. No oczywiście takie wiersze moglibyśmy tu stworzyć w tej chwili na 6 godzin audycji, co nie miałoby najmniejszego sensu, bo więc to jest ta grupa poetów. Oni są powyżej grafików komputerowych. Potem mamy pisarza i fotografa. Umieściłem te dwa zawody na tym samym miejscu. Z pisarzem jest tak, że pisarz zwykle ma jakiś talent. To znaczy ma talent do pisania albo czuje, że ma talent. Ja spróbowałem być pisarzem i mi przeszło. Bowiem jeżeli pisarz połączy się bardzo emocjonalnie z tekstem, który pisze, czyli ten tekst wynika z jakichś jego odczuć, tak często jest, z jakichś jego emocji, no to po prostu w tym momencie jest skończony, ponieważ jego utwór będzie dla niego zawsze najpiękniejszy,
zawsze najbardziej genialny. Układanie słów nie jest trudne. Jeżeli poświęcimy odpowiednio dużo czasu, bo będziemy poprawiać, aż w końcu zostaniemy pisarzem. Umieściłem pisarza i fotografa na tym samym poziomie z tego względu, że uważam, że te zawody są tak samo trudne. Efekt jest nieprzewidywalny. Fotograf dostaje aparat, ale musi mieć bardzo szeroką wiedzę. To nie może odbywać się z marszu. O czym masz aparat? Ja o tym mówiłem w poprzednim blogu, więc nie będę powtarzał. Ja oczywiście aktorem nie jestem, ale mówiąc w tej chwili tutaj do kamery, już wykonuję jakąś rolę aktorską. Nigdy bym nie mógł być aktorem, ponieważ jednej rzeczy by mi się nie udało na pewno. Tu nie chodzi o dykcję, o te inne rzeczy, bo z tym to może sobie by ktoś poradził. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Nie byłbym w stanie grać obcego tekstu. Ja mam problem, żeby mówić swój własny tekst, a dopiero grać tekst obcy w taki sposób, żeby widz odczuł to jako mój własny tekst. Ponadto ja myślę, że możemy zrobić pewien eksperyment. Ja zagram kilka króciuteńkich scenek i Państwo zobaczycie wtedy, o co chodzi w aktorstwie. Ja będę mówił, co będę grał. Teraz zagram zaskoczenie. Teraz zdziwienie. Teraz radość. Teraz zadumanie. Teraz mógłbym tak nieskończoność. Niczym się to nie różni, bo po prostu nie jestem aktorem, nie umiem tego zrobić. Aktorzy to potrafią i robią to genialnie. To jest zawód nie dla każdego. Wymaga dużego wysiłku, dużej pracy. I jednak zawód aktora powinien być obdarzony dużym szacunkiem. Chociaż, jeżeli chodzi o aktorstwo serialowe, to z tym to wygląda już różnie. Kolejnym zawodem, który umieściłem, to jest filmowiec. Dzisiaj oczekiwanie odbiorcy jest tak nieprawdopodobne, że zrobienie prostego filmu, nawet z wesela, gdzie się pokazuje tańczące pary, wcale nie musi satysfakcjonować zamawiającego. Pojawiły się drony, mechanizmy do unoszenia kamery, do puszczania, zoomy, zbliżenia. Stworzyło się tak dużo narzędzi, że praktycznie rzecz biorąc, już nawet amatorskich, praktycznie rzecz biorąc można zrobić przedziwne filmy. Natomiast ci, którzy poświęcają się robieniu filmów. Ja nie mówię o fabularnych, o takich filmach typu przyrodniczych, jakichś reportaży sportowych. To oni oprócz tego, że muszą mieć świetny pomysł na to, że muszą to wyreżyserować, to oprócz tego wymaga to olbrzymiej cierpliwości i dużych umiejętności. Powyżej tych zawodów ustawiłem muzyków. Nieważne, czy to będzie pianista, czy to będzie gitarzysta, czy wiolonczelista. Żeby zostać muzykiem, ale takim muzykiem, którego inni będą słuchać z przyjemnością, to niestety trzeba posiadać ogromną technikę. Nie da się zdobyć tej techniki inaczej niż ciężką pracą. Zawodowy muzyk musi ćwiczyć. Beatlesi, myślę, że kiedyś zaczynali, to tam znali kilka chwytów. Natomiast dzisiaj to jest niemożliwe. To wymaga ogromnej pracy. To są lata pracy bez gwarancji tego, że będziesz wybitnym muzykiem. To bardzo trudny zawód, ale piękny, ponieważ ilość utworów wspaniałych, szczególnie tych z muzyki poważnej, jest tak ogromna i są praktycznie na wszystkie instrumenty, że muzyk, który jest wybitnym muzykiem, który poświęca odpowiednio dużo pracy, może się wykazać i stworzyć coś, co będzie naprawdę wzruszało. Dalej umieściłem malarza i poetę. Dlaczego i malarza i poetę? Obydwa, już nie mówimy o poecie białym, malarza i poetę. Malarstwo jest potwornie poetyckie, a poezja jest potwornie malarska. Ale gdybyśmy próbowali zrobić prosty eksperyment i chcielibyśmy narysować swoje oko albo swoją dłoń, taką trzymaną na stole, to okazałoby się, że to w większości wypadków zupełnie jest poza zasięgiem 90% ludzi. To znaczy, że tych utalentowanych jest bardzo wąska grupa. Wyżej od tego postawiłem kompozytora. Ja to myślę, że jest tak, że każdy człowiek ma w mózgu jakiś zapis notowy, ma swoją melodię. Jeżeli ktoś zacząłby komponować i
udałoby mu się stworzyć tę melodię, którą ma zapisaną w mózgu, to by umarł. Wcale by nie był szczęśliwy. Gdyby wszedł w te częstotliwości, które ma tam zapisane, to tego by nie przeżył. Tworzenie muzyki wymaga nieprawdopodobnej wyobraźni. Wyobraźni muzycznej. Takiej wyobraźni, że kiedy te nuty układam, to słyszę, jak będzie grał fortepian, skrzypce, drugie skrzypce, trzecie skrzypce, siódme, dziesiąte, kontrabas, bęben, werble. To jest nieprawdopodobne, jak wielką trzeba mieć wyobraźnię muzyczną, żeby stworzyć utwory muzyczne. To uważam, że to jest w tej hierarchii bardzo wysoko. Najtrudniejszym dla mnie, moim zdaniem, zawodem artystycznym jest rzeźbiarstwo. Tak, dostajesz klocek drewna i wiesz, że z tego powstanie, nie wiem, coś, albo płaskorzeźba, albo jakiś człowiek, albo, no nie wiem, no coś, co można wyrzeźbić. Dostajesz kawałek kamienia, granitu. I teraz problem polega na tym, że robisz coś, w czym nie możesz się pomylić. To ogromne obciążenie. Ja sobie nie wyobrażam, jak trzeba być pewnym siebie i jak bardzo, jaką trzeba mieć wyobraźnię przestrzenną, żeby tworzyć dzieła rzeźbiarskie. Jak trudno jest tworzyć rzeźby? Ja podam przykład. Mamy w Polsce olbrzymie ilości pomników Jana Pawła II i coraz więcej Lecha Kaczyńskiego. I trzeba mieć świadomość, że to są odlewy. To znaczy, są to jakieś odlewy z brązu. Czyli ktoś, kto przygotowywał matrycę do tego odlewu, pracował w materiale, który jest plastyczny. Czyli taki, że mógł tam sobie dłubać, rzeźbić, jak mu się coś nie wyszło, to dokleił i tak dalej. A mimo wszystko Jan Paweł II pod każdym kościołem w Polsce wygląda inaczej i wygląda coraz gorzej, mimo że wszyscy wiemy, jak Jan Paweł II wygląda. Taka jest moja hierarchia zawodów, zajęć artystycznych. Czy ona odpowiada każdej? Nie, no ktoś, kto jest kompozytorem, powie, że komponowanie jest proste, ktoś, kto jest rzeźbiarzem, powie, że to nic trudnego. Ale dla kogoś, kto nie jest żadnym z tych artystów, to taka skala u mnie powstała. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że żeby zrozumieć, jak to jest trudno, każdy z nas powinien chociaż raz spróbować skomponować, no nie wiem, 15 sekund muzyki, korzystając z dowolnego narzędzia. Nieistotne, czy to będą sample, czy cokolwiek innego. Każdy powinien próbować napisać wiersz i potem się go nie wstydzić. Każdy powinien sobie może zagrać jakąś scenkę do kamery albo do telefonu. Wtedy przekona się, że bycie malarzem, piosenkarzem, muzykiem, kompozytorem to nie jest pasmo usłane różami. To bardzo trudny i męczący potwornie kawałek chleba. Tyle.